Witamy Was ponownie na kanale Nowy Biznes. Dzisiaj zamówiliśmy kolejny box ze zwrotami konsumenckimi, czyli z produktami, które zwrócili klienci, którzy robią zakupy w Amazonie. Dzisiaj zamówiliśmy produkty z kategorii zabawki. To było za moją namową. Strasznie chciałem zobaczyć, jakie będą produkty tam. Zapłaciliśmy za tego boxa 900 zł i mam nadzieję, że ta inwestycja się zwróci, a raczej zarobimy gruby hajs. Dziś jedziemy pierwszy produkt, zobaczmy, co my tam mamy. Co to są za zabawki? Plastikowych małpiszonów. Monos Locos. Tak wygląda. Otwórzmy to. Zestaw jest kompletny. Nawet jeszcze nie otwierany. Jest jakaś kulka. Ale to jest nowe, bo zobacz, patyczki są nawet zabezpieczone w ogóle. Sprawdźmy od razu, ile taki produkt kosztuje. 152 zł. Drogie. Na zdrowie. Mamy... O, to ja widziałem. To ja sprawdzałem, co to jest. To jest jakaś gra taka, wykrywacz kłamstw. Ile to kosztuje? Teraz 40 euro. 40 euro? Wyglądasz jak tyle tubisz. Ty musisz mi zadać pytanie. Czy czyścisz zęby na noc? Tak. Kłamstwo! Dawaj, ja chcę ciebie przetestować. Tylko uważaj, bo strasznie boli mózg, jak prądy chodzą. Teraz musisz położyć dwa palce tu. Czy podoba ci się kręcenie ze mną filmików na YouTube'a? Podoba mi się. Dobra, puszczasz? Kłamie. Jak w tym programie w telewizji, co był kiedyś moment prawdy. Ta odpowiedź to... Prawda. Ta odpowiedź to prawda. Jest! Mam perukę Elvisa. Perukę Elvisa. Wiem to, ubiera to, nie ja. Nie ty? Mm-mm. To jest Elvis, on. Nie chcę być Elviską? Nie, Elvisko, nie chcę być Elviską. Całe rozklejać. Ej, nie wygląda jak Elvis. Elvis uszaty. Nie, można schować uszy właśnie u Elvisa. 13 euro, 13 euro. Not bad. Dobra, jedziemy. Let's go, baby! To już też patrzyłem, jakieś Tregaba Lulis. 74 zł. A, na Allegro używane. To jest z Hasbro. To z Hasbro, to jest dobra firma. Tam się gra. Tutaj się chyba wsypuje. To jest taka gra. I strzelasz. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i łapki w górę, moi drodzy, dla moich pięknych włosów. To jest karaoke. Wow! Ha! Zgadnij, ile to kosztuje. No to jest jakieś ciężkie, co może być ponad 100, wymyślę. Nie, no to około 200 zł. Zarobiliście. Dziękujemy, kochane dzieci, że dostaliście takie fajne prezenty od rodziców i sobie nie, nie podoba mi się. I poszło do zwrotów. To idzie do ładowania. Jeżeli chcecie zobaczyć Elvisa śpiewającego karaoke z różowym tym jednorożcem, to koniecznie obserwujcie to do końca, oglądajcie. Mamy myszkę mini. Mini. I to jest dekoracja na ciasto. Wiecie, że co ja podejrzewam? Co? Że ktoś zamówił dla dziecka na tort. Użył. I odesłał. I odesłał. Bardzo możliwe, no bo jest na bank otwierane. No 55 zł to jest teraz, ale to znowu jest na Allegro, więc za tyle sprzedamy. Next! Na razie widzę srebrne nogi. Ono jest... Wow. Ja generalnie nie miałam za wiele lalek. Daj to. W dzieciństwie. Nie miałaś? Ta ma takie sztosowe włosy długie, ładne, z niebieskim pasemkiem. Wow, ja myślałem, że to nie jest Barbie. Na cenę 65 zł. Kiedyś te lalki Barbie kosztowały fortunę. Ja pamiętam, dla mnie mama specjalnie z chyba Paryża przywiozła taką lalkę, bo ona była niedostępna. Ja nie miałem. Ale miałem Axelmana. Żałuj. Czy możemy już wziąć tego Spidermana, proszę? Możemy. Yes. Spiderman firmy Nerf. Nerf, to widziałem, oni takie spluwy różne robią. I uwaga, taki Nerf Spiderman kosztuje 175 zł! Ja się boję, tylko nie strzelę we mnie. No weź, nie celuj we mnie! To nie coś wystrzeli. Ej, to jest w ogóle nieodplombowane, więc też jest nowe. Instrukcja jest taka. Naciskasz i strzelasz. To jest fajna zabawka. Dla jakiegoś chłopaka. A chłopaka jest? Sztos. Jezu! Polecam jako zabawkę dla kota. Dawaj, kon. Uwaga! Dobra. Next. Next! Wszystko. Ale pootwierane. Co za ludzie? Czyli to są jakieś figurki. Jedziemy dalej. Co my tam mamy? Mamy teleskop. Proste urządzenie. Nic nie widać. To jest zepsute. To! Plus! To! O, ale to trochę nie mój rozmiar. To bardziej twój rozmiar.
No ale to jest zarąbisty strój. Jaka jakość wykonania. Tak jest, a strój na Amazonie podobny kosztuje 120 zł. To jest coś dużego. Dużego i bardzo ciężkiego. Hero Quest. I mi się wydaje, że to było też u Mugena na kanale. U ziomka, który tutaj polecał mi te paletę, wydaje mi się, że on miał też te figurki. O, to jest chyba sztosik, mi się wydaje. Figurki, mieszkanie, to jest cały zestaw do gry. Ale na Allegro był taki samy właśnie sprzedany za jakieś 600 zł. O, Play-Doh! Bo się zepsuło też. Tak? Bo widzisz, kręcę? Dlatego zostało zrzucone. Dobra, next. Spidermanowski budzik. Taki zegarek kosztuje 85 zł. Dobra. Proszę bardzo. Zegarek ze Spidermanem. Działa. Figurki ze zwierzętami. 121 zł. Kurde, nice. We make money, baby. Następną paletę ja chcę elektronikę, bo już się stęskniłem za komputerowymi rzeczami. To jest taki projektor do malowania. Wow. Fajne. Ciekawe czy no? Spoko. No i zgadnij, ile kosztuje taki. Z 200? Chodzi na Allegro za 450 zł. No niestety, mili państwo, projektor uruchamia się, ale jest coś nieostry obraz. On wygląda jak nowy, ale pewnie został właśnie dlatego zwrócony. Flaming. To wygląda jak nowe, to musi nie być. Co tam masz? Mam flaminga. Okej. Okay. Z kiblem. Mam fajne nogi. No dobra, i to jest flaming, który siedzi feed na... me and I poop. Oh. Czyli trzeba go karmić i on robi kupę. O! Wow! To zarąbiste. Oh, Jesus. Uj, pieski, tu będzie kupę. Co, on już Chce kupę. Dawaj. Zajebiste to jest po prostu. To jest najlepszy produkt ever. Dobra, i sprawdzamy szybko, ile kosztuje taki ten ptaszysko. 250 zł, 200, 250 zł. Nice. Ale ja bym kupił takie coś swojemu dziecku, to jest zajebiste. Jedziemy dalej. Zostało już niedużo produktów. Krótkofalówki. Walkie-talkie. 140 zł. Ej, on co? To jest parowóz. Parowóz. I on na wodę? Co? I on robi parę? Niestety parowóz może nie działa. Next byty. Ciężki karton, nie wiem z czym. Uuu, fajnie jakiś. Unboxing w środku boksa. Hasbro, coś z Hasbro. Uwaga, tutaj mamy... O, zajebiście. Cały boks Play-Doh. Wow. Drugie piętro tego jest, nie? Jeszcze jest drugie piętro. No, to sztosik. No. Sprawdźmy, ile kosztuje. Cztery tuby kosztują 17 zł. Poszukamy, ale to myślę, że około stówki. Mhm. To wszystko? Tak. Dziękujemy bardzo za oglądanie kolejnego odcinka, tym razem z zabawkami. Już wkrótce kolejny. Myślę, że elektronika wleci. Hello!